Moleczko, ziomoleczko, już godzina prawie 11, za 15-11, ale musiałem się zatrzymać pod szybą zwierzeń, żeby podać dzisiaj takie fajne podpunkty, których się musimy trzymać. Dużo ludzi pisze, jeszcze zaczekam z tym i może wskoczę od poniedziałku. Jeszcze ktoś mnie tam w robocie atakuje i mówi, a pierdziele, jeszcze sobie ten tydzień pomelanżuję. Zacznę od poniedziałku. Wiosna przeleciała, lato przeleciało, plany są cały czas, ale co? Efektów nie ma. Nie można znaleźć tego czasu, żeby się za to wszystko zabrać, żeby w końcu zacząć działać. Dlatego ja mówię jedną rzecz. Nie czekajcie nigdy na jutro. Nie czekajcie na jutro, bo to jutro może nie przyjść już. No, może już nie nadejść. No i wtedy będzie co? Będzie lipa straszna. Skąd możesz wiedzieć, czy nie wyskoczy ci w życiu jakiś taki niefajny incydent, jak jakaś poważna choroba, czy nie wiem, śmierć kogoś bliskiego z rodziny, czy Bóg wie co, nigdy nie wiesz, co jutro przyniesie. I jeszcze bardziej się załamiesz i wtedy się tak załamiesz, że już się za to nigdy nie weźmiesz. Ja nie mówię tu tylko o kulturystyce, ja nie mówię tu tylko o kierunku, który sobie wybieramy w życiu. Nie mówię już tutaj o zakupie jakiegoś nowego samochodu. Obojętnie, co byś nie miał na myśli, zabieraj się za to już. Nie ma czegoś takiego, kurwa, jak jutro. Ostatnio naprawdę zmotywowały mnie następne fajne słowa, które usłyszałem. Dzwonił do mnie facet, to była 23 z groszem. Będziesz oglądał na pewno, to sobie przypomnisz. 23 z groszem z Luksemburga. Z Luksemburga, tak. Rozmawiał ze mną na takie bardzo fajne tematy, po czym powiedział, że robi to, jest w wieku 44 lat, robi to, by co? By spróbować raz stanąć na scenie w takim wieku. Chodzi mi o amatorskie podejście do tego. By stanąć i by co udowodnić swojej córce, czy córkom, już nie pamiętam, czy córkom, czy jednej córce i żonie, że jeszcze go jest stać na utrzymanie tej swojej sylwetki. Wysłał mi zdjęcia, jak je, wysłał mi swoje zdjęcia, naprawdę jestem pełen podziwu, mogę tylko tyle powiedzieć. Szacunek dla ciebie, na pewno to będziesz oglądał, także uwierz mi, że już urosłeś w moich oczach, naprawdę urosłeś w moich oczach. Nie ma nic lepszego, jak usłyszeć coś takiego, że udowodnić sobie i rodzinie, córkom do tego, no kurwa, no nie ma nic piękniejszego. A nie, że słyszę ty, bo tam coś tam, wiesz, wyskoczyło, teraz pójdę, podjadę, kurwa. Zobaczy, rozpierdolę go, kurwa. I takie teksty, takie głupoty, kurwa, w tych głowach cały czas siedzą. U mnie to samo. Leciało cały czas na dół. Aż skoczył następny etap życia, który został odblokowany przez kogoś tam. Ja wam go za niedługo przedstawię. Naprawdę fajny facet. Napisał do mnie raz, napisał do mnie drugi raz. Nie, że zlekceważyłem to, tylko po prostu ja nie mam czasu na to odpisywanie. I kiedyś napisał mi na WhatsAppie, na moim numerze, który podałem tam i tam i tam. Odpisałem mu, zadzwonił raz do mnie i powiedział naprawdę parę fajnych słów, które mi w głowie zostały. Przedstawię wam je dzisiaj. Powiedział mi tak: Waldek, chłopie, ty masz predyspozycję do tego, ty masz dar przemawiania, kurwa. Weź się za to teraz konkretnie tak naprawdę i pokaż im co, to zobaczycie na sam koniec. Ale pokaż im i jak będzie zima. Wszyscy będą na masie biegani, ulani, będą wyglądali jak wiadomo, będą się szykować do tego suszenia, ty już będziesz co? Gotowy. I wtedy tylko cały czas lecisz i robisz coś takiego jak podtrzymanie, delikatnie może schodzisz jeszcze z tej wagi, ale to będzie i też z tego wyciągnąłem takie wnioski jak większa satysfakcja dla samego siebie, gdyż chciałem coś sobie udowodnić. I tak to właśnie musi wyglądać. Nie patrzcie na jutro. Ja już jestem tak słaby, że mi się język plącze. Patrzcie, znowu 8 godzin pracy. Rano naginanie. Od sąsiada syna byłem zawieźć, kurwa, za fryzing na jakąś szkołę, którą tam ma. Tak, od Turka, słyszycie, od Turka, kurwa, syna byłem zawieźć. Dlaczego? Gdyż mam go jako sąsiada. Chodzę, witam się z nim, rozmawiam z nim. Życzy mi zawsze dobrze, ja mu życzę dobrze, bo na tym rzecz polega, kurwa, nie bądźmy dla siebie wrogiem. Obojętnie kim byś nie był, nie bądźmy dla siebie wrogiem, no kurwa. Ile my mamy lat? Ale jak masz 17-18 lat, dobra, baw się jeszcze w takie rzeczy, ale nie, kurwa, ty 20 parę lat, 30 parę lat i co ty chcesz dalej udowodnić? Nie ma czegoś takiego.
Nie mówię tam już o chuligance, tak? To już jest troszeczkę inna sprawa. Tam już się sprawy inaczej załatwia, tam się patrzy na swoje sfery i tak to wygląda, tak? My tu jesteśmy w całkiem innym świecie. My tu jesteśmy w takim świecie, gdzie każdy chce się spełnić, coś sobie udowodnić, coś w życiu osiągnąć. Obojętnie, czy chcesz założyć rodzinę, nie masz kobiety, to jej szukaj. Nie licz na to, że ona sama kiedyś przyjdzie, bo nie przyjdzie, uwierz mi, że nie przyjdzie. Jak przyjdzie, to przyjdzie taka, że ją znowu zostawisz. Taka prawda. Ja szukałem i znalazłem, no. I co? No. Jestem szczęśliwy. Czasami mam chwilę załamania, każdy inny związek ma. Ale co? Jestem z nią, jestem szczęśliwy, spełniam się przy niej i to mi się podoba. I na takie rzeczy trzeba patrzeć. Tak samo jak dzieciaczki. Jeden dzień cię tak wkurzają, że nie wiadomo, co byś z nimi zrobił, a drugi dzień popatrzysz na tą malutką, jedną, drugą, na trzeciego popatrzysz, a oni na ciebie i tak, tata, ty, rozumiesz? I przychodzi ci uśmiech na twarzy, obojętnie jakiego byś nie miał doła. Parę osób nie wie, co to znaczy rodzina. Też tego nie wiedziałem, do pewnego czasu, do pewnego momentu, aż się pojawili w moim życiu. No i co mogę powiedzieć, no. I tym człowiek żyje. No nie tylko tym, bo ja jestem takim człowiekiem, że ja lubię sobie dużo spraw na głowie brać, no ale taki jest, że jestem. Nie lubię spocząć na laurach, cały czas lubię działać. Mam tu na łapce napis pierdyknięty. Robił mi go gościu, byłem w takim stanie, że szkoda gadać. Krew się lała po całej łapie, mówię, pisz, rób to. Kurwa, on musi być na tej ręce, on musi być. Dałem napis, don't let the dreams die. Nie daj umrzeć marzeniom i nie dam im umrzeć. Ja jestem takim człowiekiem, że kurwa, choćbym się zesrał, już to kiedyś powiedziałem, choćbym się zesrał, do tego celu dojdę. Ja dojdę do tego celu i wtedy siądę, popatrzę na to wszystko i powiem, kurwa, Waldek, dałeś rady, osiągnąłeś to, co chciałeś osiągnąć. Nie licz na to, że ci ktoś, kurwa, rękę poda, czy ci pomoże, czy. Tacy ludzie są, ale nie czekaj cały czas na ten moment. Musisz sobie sam dać rady, niestety. I nie ma przekładania z dzisiaj na jutro, z jutra na pojutrze, z tygodnia na tydzień, bo będziesz robił tak samo jak ja kiedyś, inni kiedyś i jeszcze tych osób parę dojdzie. Tak to właśnie wygląda. Nie dzisiaj, tylko jutro. Dzisiaj taki dobry kolega z pracy ma urodziny, także Przemysław, wszystkiego najlepszego. Nie myśl, że o tobie zapomniałem, to o mnie też nigdy nie zapominasz. Ma chłopak chwilę, załamki, nie umie się odnaleźć. Pomogłem mu w jednej sytuacji, on wie jakiej. W końcu się zebrał, stanął na nogi i w tej mu też pomogę, bo co? Bo jestem człowiekiem, on mnie nazywa przyjacielem, dlatego będę dla niego przyjacielem i pokażę mu, że co, że da rady. Nie stanie mi na drodze nic, ja mu to udowodnię, że da rady. No i tak to właśnie musi wyglądać. No tyle wam powiem, co wam mogę więcej powiedzieć. Nie potrzeba wam tak, siana z zewnątrz od kogoś, nie potrzeba wam rozpisania diety, nie potrzeba wam środków. Ogarniecie sobie wszystko sami, wiecie co wam potrzeba? Tu się odblokować się psychicznie i popatrzeć na to wszystko. Alkoholizm, ktoś mi tam ostatnio powiedział, że ma problemy z alkoholem. Ty nie masz tych problemów, uwierz mi, ma to twoja psychika. Z dnia na dzień powiedz, nie chuj, idź do sklepu, popatrz na regał i powiedz jej, pierdol się. Tak, tej kurwa butelce 0,5 czy 0,7, powiedz jej, pierdol się, pokażę ci, że jestem lepszy. Uwięziłaś mnie, straciłem przez ciebie kupę, kurwa, cennego czasu. Nie będziesz miał przez tą kurwa wódę nic, uwierz mi, nie będziesz miał nic przez te browary. Nic, wręcz przeciwnie, stracisz kurwa wszystko, a nawet więcej. A weźmiesz się za siebie, widziałem tam po zdjęciu profilowym, nie wiem czy to twoje, czy tylko dodajesz, czy ten. Nie wygląda to źle, to ciało wygląda jakoś, tylko wystarczy się pozbierać, bo niestety alkohol blokuje. Blokuje strasznie, blokuje regenerację i troszeczkę nas ciśnie w złym kierunku. Zaczynają się problemy psychiczne, później się nie robi odbloków, kurwa, szaleństwo takie, że tak jak mówię, ucierpi zdrowie na tym wszystkim. Podwójnie, nie daj Boże, jeszcze wjeżdżają środki do tego alko, do tego jeszcze sobota, jakieś cięższe rzeczy. Także mówię, to się mija z celem, patrzmy na zdrówko, idź rano do tego sklepu, kup kurwa tego szpinaku, trochę tej sałaty, jakieś maliny, jagody, rzuciłem dzisiaj filmik, jak to się tam robi mniej więcej, jakiegoś blendera śmiesznego kup z firmy, kurwa, nie wiem, Down, kurwa, czy jakiś kurwa Yellow Star, coś tam, tego jest od chuja, 10 euro, czy tam w Polsce 40 zł. Bierz kubek, kurwa, wrzucaj to i miksuj, wal te witaminy w siebie. Kup te parę piersi z kurczaka, tych kurwa jajek. I męcz się, żeby coś osiągnąć, żeby
coś pokazać komu, sobie. Sobie najbardziej. Chcesz jeszcze pokazać coś komuś z twojego otoczenia. Jeszcze bardziej na tym wyjdziesz. Uwierz mi, przez jakiś czas będą ci zawiścić i to strasznie, a za jakiś czas sami do ciebie przyjdą po radę. Taka jest moja rada. Bądźcie świadomi tego, co robicie. Róbcie wszystko z główką, a pamiętajcie, efekty przyjdą i to będą takie efekty, które was, kurwa, bo chyba nic nie jest w stanie was tak uszczęśliwić, kurwa, jak własne ciało. No, taka jest moja myśl. Ja się z wami żegnam. Dobranoc. Idę do domku, bo zaraz mnie żonka opierdoli, gdzie tak długo jestem. Pozdro i pamiętajcie, wszystko z główką. Ja dla was, wy dla mnie i się cieszę, że jesteście. Morda i wy hejterzy tak samo. Bam!